tym roku mija 83. rocznica od pierwszego zrzutu cichociemnych na teren okupowanego kraju. Jak co roku w centrum Dębowca odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. To ważne uroczystości, ważne dla Was, dla młodzieży, dla przyszłych pokoleń? Nie ma ważniejszych uroczystości. Jesteśmy związani z cichociemnymi jako wojska specjalne i nie tylko jednostka wojskowa Grom, ale wszystkie jednostki. W związku z tym jest to dla nas bardzo ważne, to budowanie pamięci o tych ludziach, o ich sposobie przygotowywania się do prowadzenia działań. Osobiście nie widzę ważniejszych uroczystości. Zresztą patrząc, jak robicie to tutaj, tą młodzież, co roku widzę coraz więcej młodzieży, która uczestniczy w wiersze, piosenki patriotyczne i to buduje, to daje taką energię nam też do takiego funkcjonowania i ciężkiego szkolenia, które wzorujemy się oczywiście na cichociemnych, trudno im dorównać jako wzorowi, no ale staramy się. No właśnie, czyli gdzieś tam cichociemni przewijają się cały czas w tej waszej działalności, w tej waszej pracy i wy ich macie gdzieś tam cały czas przed oczyma. Tak. Tak, to można było powiedzieć tak tylko, ale nie ma innej możliwości jak to, że historia się przewija przez nasze życie, a historia powoduje, że raz, że się jej uczymy, dwa, bierzemy przykłady, a trzy, mając takie wzory, nie można być z tyłu w postaci nieprzygotowywania się, szkolenia, realizowania ciężkich zadań w czasie pokoju, żeby być gotowym w razie czego na coś, co mogłoby nas dotknąć, oby nie. Panie wójcie, w tym roku 83. rocznica pierwszego zrzutu cichociemnych. Dębowiec pamięta. Jak zwykle pamiętamy, co roku staramy się przybliżać młodzieży i zgromadzonym i zaproszonym gościom historię pierwszego zrzutu cichociemnych na okupowaną Polskę, który miał miejsce właśnie w 1941 roku na terenie naszej gminy. No właśnie, ale przede wszystkim tutaj te słowa padły wiele razy. Chodzi o to, aby przybliżać tą historię temu młodemu pokoleniu. Musimy im przypominać o tym jak najczęściej, dlatego też nazwaliśmy szkołę imieniem Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, po to właśnie, by nigdy o tym nie zapomnieli. Historia jest bardzo ważna, żeby osoby, które walczyły o wolność Polski, były wspominane bardzo często. No, Dębowiec ma tu już też takich przyjaciół, bo w uroczystościach zawsze co roku biorą udział delegacje z całej Polski. Są jednostki wojskowe, czyli są te kontakty, są one pielęgnowane i co roku właśnie te delegacje są. Od wielu lat zapraszamy praktycznie wszystkie jednostki związane ze spadochroniarstwem na teren naszej gminy i bardzo chętnie te zaproszenia przyjmują i jak było dzisiaj zresztą widać, mamy ich wszystkich tutaj na miejscu. Na zakończenie wysłuchajmy pieśni pod tytułem Miejcie nadzieję w wykonaniu ucznia z klasy 5 Adama Brachaczka, finalisty drugiego gminnego konkursu pieśni patriotycznej. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz te co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama
nie zdobywałem. Przeciwne losy stałością zwycięża, lecz te, co sama nie zdobywałem. Przeciwne losy stałością zwycięża. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.